No i kochani, wymurowaliśmy jeden bloczek. Jest już wypoziomowany elegancko. Nie chce mi się tutaj, mam gdzieś. O! Wasserwagen, proszę bardzo, jest elegancko, wszystko fajnie w pionie, w poziomie, we wszystkich tam tych płaszczyznach. Jest cacy, cacy. Już jest wewnątrz też wyczyszczona fuga. I teraz będziemy z młodym nakładać tutaj zaprawę, oczywiście. I spróbujemy włożyć kolejny buloczek tak, żeby go tu postawić. I ja już od strony dachu będę, że tak powiem, przygotowywał sobie te wszystkie wewnętrzne i tak dalej, te wszystkie ustawienia. Więc tak to wygląda. Gdzieś możecie tu Marek was, znaczy, postawi albo powiesi, żebyście to zobaczyli. A jak się nie uda, no to pochwalimy się, jak już będzie. No generalnie łatwa sprawa. Na każdą ściankę trzeba, żeby nie było też między kanałami przewiewu. Na każdą ściankę kładzie się zaprawę. Ustawia się bloczek, ustawia się go wtedy na tej zaprawie, tak jak bloczek betonowy każdy, żeby miał wszystkie płaszczyzny dobre. I to tyle, wielka tam sztuka. No tylko tyle, że ciężki. No trzeba tutaj naprawdę się solidnie przyłożyć do podniesienia i położenia go na miejsce, żeby nie gdzieś tam z rąk nie wypadł i tak dalej, i tak dalej. Także taka to zabawa. To na razie tyle, trzymaj Tasie, siema. Nagrywam. Nagrywaj. Nagrywam. Nagrywaj, chyba. Coś ci broni? Co? Nagrywaj. Nagrywam, jak tata klei. Klei, klei. Siatkę klei. Siatka klei. Siatka klei. Klei, klei. Pan siatka klei. To się z siatką sklei, sklei i to się nie przewróci. Tak? Mądrości ludowe ma do im Marek. Tak. Skleimy klejem klej komin. Nie klej. Dookoła. Skleimy komin dookoła siatką. No dookoła nie. Dwie długie tylko boki. Dwa długie tylko? Tak. Znaczy dwa te boki tylko teraz. Dlatego, że jutro obetnę te gadżety wszystkie. I drugą. Tak. I kamp z kaptur. No i kaptur. I antenę. I obróbka. I obróbki. I tak dalej. I wszystko, dobra, to dzisiaj już nic więcej, dzisiaj robiliśmy nic i jutro wszystko, tak. Dobra, tak zrobimy. Tak właśnie. Dobra. Dzisiaj to był taki dzień, musieliśmy się zaznajomić z robotą. No, i pocięliśmy sobie tym, dużym diaksem. Betoniaka. Betoniaka, wycięliśmy dziurki, położymy jeszcze kaptur od góry i będą takie dziurki wentylacyjne. Przez siatkę. Na razie przez siatkę, a potem ją wytniesz. Kratki, to ja ją wytnę tam. No jak wstawisz kratki, a na razie kratki są zintegrowane. Na razie kratki są zbędne. Tak, na razie są zintegrowane z kominem na stałe. No i dobrze. Dobra, to tyle. Chcesz coś dodać? Pozdrawiam serdecznie z budowy, z samego czubka budowy w zasadzie, bo to jest najwyższy punkt już wyżej. No jeszcze będzie. No jeszcze czapka. Będzie antena. Jeszcze będzie czapka i nie, no antena będzie gdzieś tak tu. No ale będzie wystawać i do góry. No dobra, no tak, no to. Antena będzie czapka, najwyższa, bo internet antena... jest najważniejszy. Właśnie. Tak. Tak. Zdecydowanie. Thank you.
Witamy cię. Z widzami. Tak, muszę niestety robić sobie tutaj wycinajki. Bo gwóźdź, znaczy wkręt jest, a nie chcę go. Jest w takim miejscu, że nie mogę go przesunąć, żeby nakryło dziurkę. A nie chcę go wykręcać, bo jest idealnie w tym miejscu, gdzie spływa woda, wiesz, prosto w dziurkę, jakbym go wykręcał. Więc naciąłem sobie obróbkę, żeby mi tu opadła, bo się opierała o główkę. I co zrobisz, bo teraz dziura jest, to po nim będzie spływać pod spód. Tak, tu pod nim jest jeszcze cała, zobacz, cała karba jest jeszcze trapezu, plus jeszcze kawałek karby. A, dobra. Więc nawet jak tam się woda pod spód dostanie, to spłynie po prostu po blasze dachowej. No tak, bo ma jeszcze dwie... Tak. Dwie jeszcze rynny macie. Jakby. Także widzicie, kochani, mamy zrobiony. Komin ma od razu wycięte kratki, tylko tyle, że siatka elewacyjna, którą jakby wzmocniliśmy trochę ten komin. Robi nam od razu zakratki antyptaszkowe na razie. Jak będą porządne, przyjdzie, to usuniemy. Przyjdzie na to czapka. Jeszcze nie jesteśmy do końca przekonani z jakiego materiału, ale jesteśmy w trakcie myślenia nad tym. Obróbki są już zrobione blacharskie w tej chwili. Na to na pewno pójdzie jeszcze styropian, który będzie wchodził tak z tyle na 4 cm, powiedzmy 3-4 cm będzie nachodził na blachę, więc jakby spływając po powierzchni tutaj, po powierzchni komina woda nie będzie mogła wpłynąć nam, tam jest i tak, muszę paznokciem podważyć, bo to jest mocno, mocno przylega. Nie przyklejałem tego na razie żadnymi silikonami, dlatego że ja tu robię rąbki, jak widzicie, jest to na rąbek stojący. Zaciśnięte, więc myślę, że tutaj też będzie rąbeczek zrobiony, za chwilę go wytnę i obróbka jest do samej kalenicy, tam na to pójdzie jeszcze kalenica, więc w zasadzie woda padająca będzie spływać cały czas tutaj będzie omijać komin, nie będzie miała żadnej szansy wpłynąć tutaj w to miejsce, gdzie jest. Dopiero na koniec będę te folie bezzabezpieczające zdejmował, żeby była jak najmniej porysowana blacha, jak najmniej pobrudzona, porysowana, żeby to ładnie wyglądało. Więc na razie niech sobie będzie. No i cóż to, no mówię, żadna sztuka, jak widzicie. Żadna sztuka, komin po prostu obrobiony siatką. I tyle, taki sobie kominek jest. Biorę się za robotę, masz młody, trzymaj sobie. Biorę się za robotę. Starą dekarską metodą, słuchajcie, rąbki wyznaczam w ten sposób, że odrysowywuję sobie ten felc, czyli miejsce gięcia, i dokładam sobie o szerokość jednej listewki, zawsze. Dokładam sobie szerokość jednej listewki. To odcinam, oto odcinam. A to ten maleńki kawałeczek zaginam i tutaj jakby zaginam w tym miejscu. Zaciskam mocno i mam felc. O. Także to jest cała sztuka. Nie ma tu żadnych super tajemnic, żadnych cudów na kiju. Jeszcze tylko muszę iść w drugą stronę sobie zaznaczyć. Dobrze. O. Przepraszam, synek, muszę obejść. Czekaj, ja idę. No i dobra, kochani, na dzisiaj koniec. Okleiłem komina, czekajcie, już się wywalę zaraz. Okleiłem komina styropianem, przykleiłem czapkę, także już się nie boję, że przy jakiejś wielkiej ulewie będzie mi się lało do komina lub po kominie na strych, ponieważ styropian jest założony 3 cm ponad, chyba nawet ze 4 może, na blachę. I utworzyła się taka, nazwijmy to, wydra. Nie wiem, czy to widać dobrze, dlatego że ta moja kamerka niespecjalnie już w tej chwili pozwala na zwiększenie przybliżenia, a nie chce mi się tam włazić. Także taka okleinka porobiona jest dookoła, zrobiona, widzicie, styropianikiem i czapka betonowa za tam parę groszy kupiona, przywieziona i przyklajstrowana do komina. W zasadzie temat komina nadal trwa. Następne podejście pewnie za tydzień, jak przyjadę na weekend, to będą narożniki, siatka z klejem, żeby tutaj już zabezpieczyć ten styropian przed wpływami atmosferycznymi i zakusami dzikich zwierzaków. I to by było na razie na tyle. 4 kanały, nie wiem, czy to widać z tej perspektywy, którą wam pokazuję. 4 kanały, słuchajcie.
wentylacyjne, jeden z kuchni, jeden z przedpokoju, jeden z łazienki i jeden idzie aż z piwnicy. Będzie powodował jakby ruch powietrza w piwnicy. To by było tyle, jeżeli chodzi o moje działalność, moją weekendową w tym tygodniu. I cóż mam wam powiedzieć? No tak po prostu, no. Tyleś działałem, więc się chwalę. Byłem sam. Udało mi się wciągnąć na tyle, na ile mogłem tutaj wciągnąć sobie na dach te graty i zrobić kominek. Chata nabiera jakiegoś wyglądu dzięki temu kominowi, wbrew pozorom. Nie wiem, czy to będzie widać, bo ja w ogóle nie umiem tej kamery ostatnio obsługiwać, wiecie. Mam ostatnio jakiś poważny problem z... O, coś się rusza. Coś się rusza, coś się rusza, coś się rusza. O! Jakiegoś tam powoli wyglądu zaczyna to nabierać. I tyle, no. Do następnego, kochani. Ach, jeszcze oczywiście, nie wiem, czy już żeśmy mówili, jest od razu zamontowany na obejmach maszt do anten, do radiowego internetu. No i oczywiście jest odrobinę dłuższy, żeby z czasem założyć też antenę telewizyjną, czy jakieś tego typu inne ustrojstwo na tym samym maszcie. Więc wszystko jest przygotowane do super multimediów i innych gadżetów, ale o tym pewnie przy okazji jakimś innym odcinku. Drzewa się kołyszą, wiatr wieje, a ja muszę się zbierać. Wszystkiego wam życzę dobrego, trzymajcie się ciepło i hej!